Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dark Souls 3. Jak zapewne zauważyliście, jesteśmy w twierdzy Farrona. Zaraz tutaj powinien się pojawić napis. Chyba, że już się pojawił. Bardzo prawdopodobne. Okej, okay. I tutaj będziemy się męczyć. Do takiego wniosku doszedłem, że pójdziemy sobie tutaj. No i zobaczymy tak naprawdę, co tutaj na nas czeka. Zastanawiam się nad skosztowaniem żaru, żeby mieć nieco więcej życia, ale chyba nie zależy mi na tym aż tak bardzo. W związku z tym, w którą stronę bym się teraz udał? Szliśmy wtedy ostatnio tą lewą stroną i wyszło nam to chyba całkiem nieźle, także podróżujmy faktycznie tutaj tą lewą i zrobimy tak, że ja teraz... Wtedy biegłem tak bardzo, bardzo mocno przy ścianie, a teraz tak będę biegł pół na pół, powiedzmy. Tak trochę po ścianie, trochę nie. O, tutaj się coś świeci bardzo mocno. Dobra, jednak mi się wydawało, nic się tu nie świeciło. Tam pamiętamy, że możemy pójść w górę. Tutaj mamy tego gostka. Oj, złapał mnie. Pamiętałem, że to nie jest dobre, żeby się mu dać złapać, bo on wysysa chyba wtedy z nas całe życie, jakie mamy. Dlatego trzeba na niego uważać, ale miałem tylko 1700 dusz, bo w końcu udało mi się kupić ten klucz, który prowadził nas w poprzednim odcinku do duszy strażniczki ognia, która myślę, że się przydała, tylko zastanawiam się, czy dałem ją aby na pewno dobrej lasce, czy nie mogłem jej dać na przykład tej drugiej kobitce. Tego nie wie nikt i się nie dowiemy. Okej, okay, tam możemy pójść, ale ja bym jednak chciał zabić tego gostka. Dlatego jeszcze raz podejmę próbę, żeby z nim powalczyć. Nie! Dobra. Jest ładnie, o! O, a tu co mnie zabiło? Tak jakby, nie wiem, podmuch wiatru, bo chyba został mi milimetr życia, ale podmuch wiatru mnie chyba zmiótł. Na szczęście biegnie się tam dosyć szybko, bo nie trzeba się męczyć z tymi ślimolami. A niestety jeszcze jest taka sytuacja, że wszystkie kępki zużyłem. I nie mam teraz żadnej, żeby się tutaj odtruć, chociaż nie, to jest na krwotok. Trudno. Będziemy się męczyć w takim wypadku. Ale teraz naprawdę bardzo, bardzo mało brakowało. Szczególnie nie lubię takich sytuacji, gdzie z jakimś mobem męczę się bardziej niż z niektórymi bossami. No, moi drodzy, umówmy się. Ten boss, który był tym magiem, to była jakaś totalna porażka. Przecież on był banalny. Patrzcie, mogę się nie zatruć nawet. Oż ty. Jeee. Rękawica ciemności. Ekstra, co to jest? A. Aha, no dobra. Myślałem, że będzie lepsza. W ogóle chciałbym mieć cały set tego typka. Naprawdę wygląda genialnie.
I teraz tak, teraz ja muszę się tutaj zorientować dokładnie, skąd przyszliśmy. Przyszliśmy stamtąd. Także trzymajmy się może tej lewej strony, co wy na to? Tak, żeby się tutaj zwyczajnie nie pogubić. Okej, tutaj. Ja chyba tędy już szedłem, tak mi się nawet wydaje coś. Chociaż... Chociaż chyba nie. A może... Patrzcie, co to jest za potwór? Takiego nie znam. Sklepmy go. Ale paskudstwo. A co on sobie tak... Co to miał być? Widzieliście to? Dobra, nie będę tutaj się bawił w obronę. Kurde. Nie ma się co bebrać. I mamy kolejne wejście. Jeszcze jedno. Już drugie. Odłamek tytanitu. Elegancko. Ale też nie musimy nim wchodzić, tak naprawdę. Okej, przyszliśmy stamtąd, pamiętajmy. I teraz możemy sobie na przykład jeszcze ten item podnieść. Wykorzystajmy to, że jesteśmy zatruci. Kolejny odłamek. A tu co to? Za paskuda? Nie wiem, ale... Jakiś taki ala piesior, nie? O matko! Trochę mu się ich tutaj nazbierało. I to całkiem sporo. Jakieś 500? Może 1000? Nie wiem teraz tak naprawdę... jak tam dotrzeć najszybciej, tak żeby nie zginąć. Widziałem tam koło nich item jakiś. Fajnie by było ten item mieć, także moi drodzy, widzimy się za chwilę. Okej, jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie był ten parszywiec taki podskakujący do góry. Mamy teraz tak, mamy ścieżkę na górę tędy, tam. Mamy ścieżkę na górę tam. Mamy jeszcze tutaj tego piesiora, który nas wtedy zabił i ten item. Spróbujmy tam może dojść, tylko tak, no, nie prowokując przy tym pół świata. Tylko tak wiecie, pojedynczo może jakoś. Okej. No trudno, że się zatruliśmy, niech stracę. Okej, widzę tutaj, jest jeszcze jeden mostek. Z itemem. Sporo jest takich tutaj mostków. Kępka fioletowego mchu. Nie no, hura po prostu. Nie wiem normalnie co robić z tymi kępkami. Tyle ich już mam. Mam ich aż... Słuchajcie... 4. Użyję ich, ale w jakimś kulminacyjnym momencie może. Dobra, mamy jeden item. Teraz idziemy po ten drugi naprzeciwko. Tylko żeby się teraz na mnie cała banda tych psów nie rzuciła jak ostatnio. Dobra, jeszcze mnie nie widzą. Dalej mnie nie widzą. Elegancko. Wielki miecz, a to co to? Aha. Zdobyłem wielki miecz. On był bardzo, bardzo kozacki w Dark Souls 2. I tutaj też jest bardzo, bardzo kozacki. 160, słuchajcie, ma podstawowego, podstawowych obrażeń. Mega. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli walczycie pod siłę, to jest najbardziej item dla was. Jak najbardziej. Okej, wiecie co? Ja chcę sobie już tą krainkę... Okej, jeden piesior się zachęcił.
Mógłbym je tutaj podciągnąć łukiem na przykład, ale nie chcę tego robić. Bo po co miałbym ich prowokować? Chcę zrobić teraz tak, że nie będę tutaj w ogóle nigdzie wchodził na górę, ani powiedzmy w środek tego bagna. Chcę sobie teraz pobiegać po prostu po obrzeżach, rozumiecie? Dlatego teraz polecimy sobie tędy. I chcę cały ten mur obejść po prostu dookoła. Okej. Tutaj mamy jakieś dwóch gigantów, których może się uda ominąć na przykład. Bronią jakiegoś... trzech ich jest! I bronią jakiegoś itema. Ten item to musi być jakiś najlepszy item w grze chyba. Okej, ważne, że się nie sprowokowali. Jeden piesek się spulował. Chyba tylko te dwa są tutaj. Okej. Czyli tych kolesi na razie nie ruszamy. Taka jest moja propozycja. Oni są chyba twardzi, mocni. Przynajmniej na takich wyglądają. O, tutaj mamy kolejnego tego skoczka. Ale ten jakoś nie chce skakać, tak jak tamten. Żwica, ekstra. O, jakiś jeszcze jeden gostek. Dobra. Rozbiłem mu obronę. Ekstra. Zwój mędrca, cokolwiek to jest, słuchajcie. Pamiętam was, byliście w Dark Souls 2. O, mordę. Oszty. A i co po twojej tarczy, dziadziu? Nic. Ha, ha, ha. No, szkoda, że te grzybki takie są tutaj martwe. Fajne były w dwójeczce. Nie, one były w jedynce. Sorry, pomyliłem się. One były w jedynce. Co to jest zwój mędrca, proszę mi powiedzieć? Naucz się czarów kryształowych mędrców. Genialnie. Genialnie, że to zdobyliśmy. Okej, podążamy dalej, trzymając się lewej strony. Okej, tutaj widzę, że już są te takie bagna, widzicie? Te takie lilie jakby. Jak na nie wejdziemy, to one, widzicie, one nas tutaj spowalnią. I leci do nas już krab. Zobaczmy, czy on będzie się chciał bić na tym gruncie, który mi pasuje. Ja już mam z tymi krabami... Okej, nie mam. Wydawało mi się, że mam. Oj, tego ataku nie znam. No, ciekawe, czy ja go pokonam. Jest. ...880 dusz, pierścień przyczajonego smoka. Słuchajcie, za niego otrzymałem. Wydłuża czas trwania efektów czarów, czyli też dla magików. No i teraz zobaczmy, czego ty, krapciu, tak usilnie tutaj pilnowałeś. Sporo tego tutaj masz. Użyję tego Estusa, co by mnie, kurde, nic tutaj nie zadzikało. Młoda biała gałąź. Korona zmierzchu.
Młoda biała gałąź. Dusza. Bo myśleli, że nikt tutaj nie przyjdzie. Tyle itemów dali. Ale jak mogłem tu nie przyjść? Żar. O, same genialne itemy, naprawdę. Mówię szczerze. Zawiniątko ze złotą żywicą. 6 sztuk. Dusza. I piesior. Okej, piesiora mamy za sobą. Teraz idziemy cały czas lewą stroną. Nie mam już się czym uleczyć, także muszę tutaj uważać na siebie. I tutaj... O, tam jest jeszcze jakiś item. Co to jest za miejsce? Ja tu byłem? Odłamek tytanitu. No ekstra. Sporo mamy już tych odłamków. Wyczuwam broń na plus 4. Okej, dotarliśmy do takiego oto miejsca. Jakieś wielkie, wielkie wrota. Co to jest? Które są na razie zamknięte. Na razie. Pewnie będą kiedyś otwarte. Tutaj mamy jeszcze jakąś jedną ścieżkę. I tu mamy ślimola. Ojejku, tam jest cała po prostu zgraja tych ślimaków, słuchajcie. Oż ty. Kurde, zaraz umrę. Nie mam się jak uleczyć. Szybko, szybko, szybko. Coś do leczenia, do leczenia. No nic, używam żaru. Używam żaru w takim wypadku. Co ty masz? Co ty masz? Zdejmij to. Fragment kości nieumarłego. Ekstra. Estusik na plus 2 niedługo. Super. Żaru ratował mi skórę, mam więcej życia i powiem wam, że ta moja pelerynka wygląda naprawdę mega. Jakbyście się zastanawiali, to jest to zbroja upadłego rycerza. Okej. Czyżbyśmy już obeszli wszystko dookoła? Chyba nie. Te ślimaki, to nie wiem po co one w ogóle są tutaj. Okej, ale miałem się trzymać lewej strony. O, widzicie to? Coś odkryłem, jakąś drabinę. Czy mogę się po niej wepsnąć? Mogę. I to zrobię. Bo jest cholernie długa ta drabina. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę się spinać ze sprintem. Może jestem za ciężki. Oj, dajcie ognisko jakieś, kurde. Nie chciałbym stąd spaść, to jest pewnik. Gdzie ja wlazłem? Chyba wlazłem do tej twierdzy, tylko jakąś najkrótszą drogą. Oż ty, widzę cię. Chodź tutaj. No. Dawaj mi tu, kurde, migoczący coś. Czyli obeszliśmy dookoła i wejście było tylko jedno, tak? No tak. No to wejdźmy tym wejściem. Hurra! Oh man! Wow! Hej! Siema, bro. Módl się do starego Filka z Farron. Legionowa etykieta. Poproś o przystąpienie do przymierza. No ja na razie tutaj nie decyduję się na żadne przymierze. Rozpaliłem to ognisko nie bez przyczyny. W sensie
Okej, nie będziemy wchodzić wyżej. No bo nie chcę mi, żeby mi się ci tutaj wrogowie na dole zresetowali. Ale se zjadę. Możemy sobie tak zjeżdżać, jak przytrzymamy kółko, czyli to, co biegamy szybciej. Dobra, wracamy. Wracamy tutaj. Wracamy do tej bramy i dalej idziemy lewą stroną. Ale chyba nie za długo, bo widzę tutaj potężnego wroga, którym jest ten gostek z tym konarem. Podejrzewam, że na strzała jednego nas bierze, taki typek. Okej. Doszedłem tutaj, patrzcie, tu są tutaj z kolei te oczy. Nie mogę im pozwolić się też tutaj zaczarować, bo oni z kolei na mnie rzucą klątwę. O, widzicie? Jak szybko się tą klątwę obrywa. Trzeba naprawdę uważać. Okej, klątwa musi mi troszkę zejść. Co najgorsze, nie może nawet dotknąć tego dymu. Ja już nie mówię o wdychaniu. Niestety nie mam już nic więcej do leczenia. Okej. Cały czas lewą stroną, słuchajcie. A ja już tutaj wędruję chyba z 15 minut. Proszek naprawczy. No to nie jest akurat szczyt mych marzeń. Tu coś jest, jakiś item i otwarta skrzynia. O co chodzi? Złoty zwój. A czemu ta skrzynia jest otwarta? I co daje złoty zwój? O, tu coś jest. Jaki łańcuch? Nie widać jaki. No dobra. Zaatakujmy. Dobra, to nie mimik. Antyczna suknia, antyczne rękawiczki, antyczna spodniczka. Wygląda znajomo. Zbroja! Zbliża się królowa. Okej. Zdobyliśmy antyczne cosia. Korona zmierzchu. Co? Minus 30 do magicznej absorpcji. Spoko. Idealna. Ale to jest z Olasil, to jest z Dark Souls 1. Antyczna suknia, proszę bardzo. I antyczne rękawicze. Okej, jeszcze żyje. I antyczna spódnica. Spoko. Kurde, nie mam się czym uleczyć. Poczekajcie, może się czymś uleczymy, co? Nie tu. Żarem nie, fragment kości nie. Może to. Dobra, zawsze to coś. Nie. Czasowo zwiększa wszystkie odporności. Słuchajcie, też bardzo fajna rzecz. No nie widzę tutaj nic, co by mogło nam przywrócić zdrowie. Trudno, jedynie żary, ale żarów mi szkoda. No nic, mamy jeszcze troszeczkę życia, także spoko. Podróżujmy dalej. A, patrzcie, leci już frajer. Atakuje mnie ktoś. Jacie, a ja w ogóle nie mam życia, nic nie mam. Bieda. Gdzie jest ten ktoś? Kto to w ogóle mnie zaatakował? No, szukaj mnie, szukaj mnie. Jest. No nie, patrzcie.
man. Ha, ale ma jakiegoś takiego zaklętego nadziaka i jakiś grzyb na głowie. O kurde, i cofnie mnie teraz do samiuśkiego ogniska przy wilku, tak? No pięknie. No dobra, moi drodzy. Starałem się tę Ukrainkę jak najlepiej dla was przeeksplorować. Niestety ten mroczny duch mnie tutaj zaatakował. Przez to, że zjadłem ten żar, wiecie, jakbym nie miał go zjedzonego, to by mnie nie zaatakował. Kurde, jak teraz stąd zjechać? Tam na dole są te ślimole. Niedobrze. Także, moi drodzy, eksplorację dalszą tej krainy chyba sobie zostawimy na kolejny materiał. Nie chcę tutaj zwyczajnie tego przedłużać, chociaż chyba jeszcze mamy trochę czasu. No to dobra, jeszcze z 5 minut, umówmy się, jeszcze 5 minutes. Ej, 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 wypuść mnie. Tego ataku rzadko używam. Bardzo długo się ładuje. Okej, bardzo długo się ten atak ładuje i... O, tutaj jest jakiś item. Mieczotrawa wilczej krwi. Mieczotrawa, słuchajcie. Czajcie. Czajcie, że to mieczotrawa było napisane. Dowód, że ogar Farrona wypełnił obowiązek. Dobra, tu mamy kociołek ze Stusa i talizman słoneczny. No dobra. Kociołek ze Stusa to ja sobie może zostawię na później. Tam są te pieseły. To może obiegnijmy tą wieżę dookoła. Tak, tutaj widzę, że są te pieski. I tyle. Nic tu więcej nie ma. Z tymi psami już walczyłem, tylko z drugiej strony. Okej. Tam widzę jeszcze jakiś item naprzeciwko. O, tutaj dalej są te ślimole. Okej, już jestem tutaj. O, to fajne drzewko, bardzo ładne. Uleczonko. O, nie lubię tych spowalniających lilii. Tego itemka bym sobie powinął. Tylko boję się tego gościa, tego Packera. Poczekamy, aż sobie pójdzie. No pójdź sobie, idź stąd. Jestem strasznie ciekaw, czego on pilnuje. Dawaj, dawaj, dawaj. Odłamka tytanitu. Coś to jest. O kurde. To było ciekawe zjawisko. Ha. Ciekaw jestem, jak ja miałbym z nim, kurde, niby walczyć. Pochłonięty jakimś bagnem. Popachy. No jaja jakieś normalnie. Widzieliście to? O, tam jest jakiś item. A, ja tutaj zginąłem. Może miałem jakieś dusze przy sobie. Całe 200. No dobra, lecimy. Czy tu ktoś coś pilnuje? Chyba nie.
Hełm bezimiennego rycerza. Cóż to jest za cudeńko? Takie coś. Okej, okay, a tu? Gdzie to będzie? Tu. Okej. Okay. A, tuż obok. Spoko, taki secik dostaliśmy. Bardzo fajnie. Okej, teraz jak ominąć tego gostka, żeby nas nie zaciukał tą swoją magią? Tam jest jeszcze jakaś wyspa, ale to jest chyba ta z tym Estusa kociołkiem. Okej, mamy tu jeszcze jakieś inne miejscówki? Tu mruczy, ale nie wiem co. A ten pies. Okej, zabiłem jednego. Tu jest kolejny. Tam można pójść. Cholera. Dylematy, dylematy. To inaczej, trzymajmy się tego, żeby trzymać się tej lewej strony. Ja się nie będę odwracał. O matko. Trzymamy się lewej strony, trzymamy się lewej strony. Mam nadzieję, że mnie już nie goni. Chyba obeszliśmy wszystko dookoła, słuchajcie. Aż ty parszywcu. Dobra. Cały czas trzymamy się lewej strony. To już jest ta miejscówka, nie wiem czy wiecie. To nasze pierwsze ognisko jest tam. Teraz idziemy w ogóle w, tak jakby w prawą stronę od tego ogniska. Okej, prawie mnie zaklął, że tak powiem. Dobra, widzę cię, ale cię nie słyszę. Oj, klątwa prawie! Dosłownie jeszcze 5 mm i będzie klątwa. Plecami do wszystkiego innego to nie jest dobrze. Nie! Och, Jezu. Klątwa dosłownie za 5 po prostu milimetrów mi brakuje do klątwy. Okej, odkrywamy nowe tutaj jakieś miejscówki. Tutaj mamy jakieś przedmioty. Nie. Po co ja tu przylazłem w ogóle? Okej, doszliśmy do schodów. Ja coś czuję, że ja już tu byłem. Tak coś mi się wydaje, ale jeszcze nie jestem pewien. O, tam jest na przykład itemek jakiś. Tia. No dobra. A jakby tak dalej się trzymać lewej strony, to co z tego wyjdzie? Coś tam mruczy, coś tam wyje. Ale chyba mnie nic nie atakuje. Tam jest jakiś item. Okej, tu pełzają jakieś goście. Czy wy pilnujecie jakiegoś itemka? Bo coś mi się wydaje, że tutaj jest itemek w wodzie.
No takie białe się świeci, widzicie, nie? Tam jest na pewno jakiś item. Jezu, gdzie ja jestem? A nie, tu jest ta drabinka, słuchajcie. Wróciliśmy do punktu wyjścia tak naprawdę. Czyli tak jakby chyba mamy wszystko tutaj już sprawdzone. Tak przynajmniej jakaś logika podpowiada. W takim wypadku została mi jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Wiecie jaką? Skonfrontować się z tamtymi trzema wilkuldami i podkreślić im ten item. O Jezu, patrzcie jak mi wyżarło. Teraz to ja dopiero wyglądam jak nieboszczyk. Okej, to ten by się szło. Dobra, czemu ja zdjąłem zbroję? To jest pytanie, które wszyscy sobie zadajemy. Miało być 5 minut, ale będzie 50. Na to wychodzi. A, i tu był ten wielki krab. Niedobrze, że on tu był. Niedobrze, że on tu był, bo kurde, nie byłem gotowy na walkę z nim i nie chciałem wbiegać w te bagno. Gdzie było tych trzech kolesi? Kurde, gdzie oni siedzieli? Niech ja pomyślę. Jak zejdę drabinką, to powinienem... no zaraz zobaczymy. Powinno mi się udać tam dotrzeć. Tędy powinienem się chyba kierować. Tędy pobiegniemy, to powinniśmy ominąć tego kraba. Tu są. Tak. Tutaj już chyba... Dobra, zrobimy tak. Zabiję te dwa psy. I spulujemy tych gości łukiem. I skradniemy im to, czego pilnują. Taki jest plan. Jak myślicie? Wykona się? Ale leci. Tego to się nie spodziewałem. Dobra. Zatruty klejnot! Hurra! Mamy go! Dobra. Okej, moi drodzy, w kolejnym materiale już nie będziemy ganiać tutaj dookoła, bo wydaje mi się, że każdy zakamarek mamy obczajony. Przeniosę się na sam początek tej krainy, twierdza Farrona, i tutaj już sobie będziemy wbiegać tymi takimi ścieżkami, które są pod górę. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Także moi drodzy, tak będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że do tej pory seria Wam się podoba. Widzimy się już wkrótce. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.